Eminencjo, czcigodny księże kardynale, choć do zakończenia roku jeszcze prawie miesiąc, to dzisiaj gromadzimy się w tej kaplicy, aby przedstawić księdzu kardynałowi małżeństwa przygotowane do posługi, małżeństwom przygotowującym się do zawarcia małżeństwa i małżeństwa, które są gotowe pomagać już małżeństwom zawartym. 4 lata temu ksiądz kardynał wyraził taką wolę, by podjąć wysiłek przygotowania ludzi do posługi tym, którzy są powołani do małżeństwa. I papieski Wydział Teologiczny podjął tę myśl. I dzisiaj wraz z księżmi profesorami chcemy przedstawić księdzu kardynałowi grupę ludzi, która wraz ze swoimi proboszczami przychodzi do uczelni po to, by uzyskać od swojego pasterza błogosławieństwo na posługę. Są przygotowani do 2 rodzajów posług w Kościele. Posługi animacji małżeństwom już zawartym, wspieranie pozytywne i 2, pomóc ludziom się przygotować do sakramentalnego związku małżeńskiego. To nowe inicjatywy, które wchodzą jakby w myśl pastoralną księdza kardynała. Ale są wśród nas też studenci, którzy zdali ex universe, a więc są gotowi do posługi w katechezie i oni też dzisiaj kończą swój rok. Dlatego witając księdza kardynała, wszystkich proboszczów i was serdecznie, proszę księdza kardynała, by się nad nami pomodlił i z nami się pomodlił, udzielając błogosławieństwa na to wszystko, co jest wzrostem ku chwale Boga. Moi drodzy, pragnę w tej Eucharystii, którą sprawujemy, ogarnąć modlitwą wszystkich was tutaj będących na tej mszy świętej i niebędących, którzy stanowicie Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Obejmuję modlitwą i dziękczynieniem Panu Bogu i do Pana Boga zanoszonym księży profesorów, panie, które nauczają na tym wydziale, siostry zakonne. Obejmuję wszystkich, którzy tutaj studiują w różnych wymiarach działania Papieskiego Wydziału Teologicznego, a więc studentów teologii systematycznej, która jest podstawowym uzasadnieniem istnienia uczelni wyższej, istnienia uniwersytetu, zarówno w wymiarze magisterskim, doktorskim, czy nawet habilitacyjnym. Natomiast jest moją radością szczególną i cieszę się z tego bardzo, że ksiądz rektor i księża profesorowie i panie i siostry profesorowie widzicie także te wszystkie inne potrzeby Kościoła, które daleko wykraczają poza systematyczną teologię, nie umniejszając w niczym rangi, znaczenia i poziomu tych studiów systematycznych, znajdujecie czas na to, by prowadzić różne studia podyplomowe, potrzebne Kościołowi, potrzebne ludziom Kościoła, by prowadzić różne studia uzupełniające na miarę wyzwań, znaków czasu, które otrzymujemy i od Kościoła, i od papieża, ale także otrzymujemy od tej ciągle zmieniającej się, czasem trudnej do pojęcia i do ogarnięcia rzeczywistości, w której żyje Kościół, do której jest posłany, zwłaszcza w takich aspektach jak rodzina, katecheza. Dlatego cieszę się, że podjęliście to wyzwanie, które wynika, czy impulsem stało się przez synody o rodzinie i przez adhortację Amoris Laetitia, gdzie się nieustannie pojawiają te słowa towarzyszenie, asystowanie, pomaganie małżeństwom, zawartym małżeństwom, rozeznawanie, lepsze przygotowanie do małżeństwa. Dlatego cieszę się, że w tym gronie waszym dzisiaj i myślę nie tylko o tych, którzy uzyskają dzisiaj dyplomy, także o tych, którzy uzyskają za rok czy za kilka lat, kiedy skończą studia, że w tym widzicie potrzebę zbliżenia się swoją mądrością, wiedzą, umiejętnością do ludzi, którzy potrzebują pomocy i że reagujecie na te wyzwania i na te znaki czasu. Zarówno ci, którzy będą gotowi wraz ze swoimi proboszczami, którzy tutaj wprawdzie nielicznie, ale są reprezentowani, że będziecie potrafili oddolnie w parafii stwarzać propozycje i ciągle mówić tak, jak Pan Jezus mówi.
jeśli chcesz, nikogo karteczką, dekretem nie przymuszać, ale stwarzać propozycje. Zarządzanie takie biurkowe ma to do siebie, że papier przyjmuje wszystko i zazwyczaj przyjmuje najlepiej to, że coś trzeba zrobić. A co się potem z tym stanie na dole, to nas często nie interesuje. Natomiast w tego typu działalności, kiedy się kształci ludzi, przygotowuje ludzi, kiedy się tworzy małe komórki w parafiach, we wspólnotach, które chcą pomagać młodzieży, chcą pomagać rodzinom, chcą im towarzyszyć, chcą rozbić te czasem zbyt duże grupy przygotowywanych do małżeństwa na małe wspólnoty, gdzie w formie rozmowy, świadectwa i warsztatów można coś zrobić. Te rodzaje działania, one odpowiadają na pytanie, jak to zrobić, a przede wszystkim odpowiadają na pytanie i pokazują, że można to zrobić. Pod warunkiem, że się potrafimy oderwać od takiego myślenia socjologicznego, którym jesteśmy trochę wszyscy zarażeni, że jak się nie da wszystkim dać to samo, wszystkim jednakowo, to nie warto niczego robić. Dopóki tego nie pojmiemy, dopóki tego nie zrozumiemy, że ludzie tak jak te szklanki są większe, mniejsze i malutkie, a są zdolne przyjąć w danym momencie tyle, jaką wielkość duchową i pojemność mają. Póki tego nie zrozumiemy i nie będziemy proponować tym, których stać i które chcą więcej czegoś, to nie zrozumiemy, co możemy dać, co możemy zaproponować. Dlatego, kiedy jestem na wizytacjach w parafiach, to najbardziej się cieszę, jeżeli spotykam grupy niekonwencjonalne, takie grupy, gdzie ktoś miał ideę, ktoś poszerzył swoje wiadomości, z pomocą proboszcza, we współpracy z proboszczem, czasem obok proboszcza, czasem nawet wbrew proboszczowi. Taką grupę stworzył i ta grupa się rozwija, bo trafia w zapotrzebowanie. Takie zapotrzebowanie, które gdzieś w ludziach głęboko tkwi. I to dotyczy małżeństwa, rodziny, ale także blisko mi są te wszystkie sprawy, które się dokonują w formie kształcenia na papieskim Wydziale Teologicznym, zwłaszcza od ostatniego roku. To przygotowywanie do katechezy ludzi, którzy mają inne wykształcenie, mają nieraz wielką wprawę pedagogiczną, bo są nieraz nauczycielami kilkanaście lat i chcą dokształcić się, chcą uzupełnić wykształcenie po to, by służyć trudnemu odcinkowi pracy Kościoła dzisiaj, jakim jest lekcja religii w szkole. Za to wszystko i za te wszystkie formy działalności Wydziału i waszego przyjmowania tej posługi i tej pracy pragnę wam przy okazji tego spotkania prawie że końcowo rocznego podziękować. Słyszeliśmy przed chwilą i to słyszeliśmy podczas mszy świętej, którą odprawiamy o Matce Najświętszej i to w sobotę. Słyszeliśmy to dla mnie zawsze piękne czytanie, fragment Ewangelii Mateuszowej o tej relacji między pełnieniem woli Bożej, a tylko wypowiadaniem słów Panie, Panie. Jezus nam mówi, nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który pełni wolę Ojca. I bardzo często szukamy przykładów takiego właśnie pełnienia woli Bożej, które by daleko wykraczało poza słowa, poza mówienie Panie, Panie. Nie potrzebujemy daleko szukać takiego przykładu. Takim przykładem jest całe życie Matki Najświętszej. Pokorna służebnica Pańska, niewiele mówiąca, pełniąca wolę Bożą. Takim przykładem nie tylko, czy nie mówienia Panie, Panie, jest zwiastowanie. Nie jest milcząca, rozmawia z wysłannikiem Pana Boga, stawia pytania, nie chce powiedzieć fiat tak całkiem, nie wiedząc o co chodzi, choć doskonale wie, że się nie dowie. Tak wielka się rzecz działa i tak wielka tajemnica się działa w tym momencie w jej życiu, przewidziana, zaplanowana w zbawczym planie Pana Boga, że pojąć jej nie mogła, tym niemniej stawiała pytania, ale nie były to pytania po to, żeby odrzucić propozycję,
tylko po to, żeby ją przyjąć w miarę głęboko i dlatego jest przykładem pełnienia woli Bożej nie tylko poprzez fiat, które wypowiada, ale całą konsekwencję późniejszego życia, aż po krzyż, aż po wieczernik Zielonych Świąt i aż po bycie w pierwotnym Kościele. I równie interesująca i równie poglądowa, piękna jest ilustracja tych pierwszych słów dzisiaj przeczytanych Ewangelii Mateuszowej. Każdy, który słów moich słucha i wypełnia, jest podobny do człowieka, który buduje swój dom na skalę. A ten, który buduje, a nie wypełnia woli Bożej, buduje na piasku i taki dom musi się zwalić. Bardzo często słyszę przy różnych okazjach, różnych sytuacji życiowych, jak ta Ewangelia jest aplikowana, czy do nowożeńców, czy do innych i stawia się im pytanie, spróbuj budować na skalę. Spróbuj budować na Słowie Boga. Spróbuj budować na posłuszeństwie Panu Bogu. I to jest to wezwanie, które do nas dzisiaj kieruje Pan Jezus. A ja sobie tak myślę, że wy wszyscy, którzy tu dzisiaj jesteście, i to jest piękne, uczestniczycie w tym budowaniu domu Kościoła. Najpierw Kościoła w was, potem Kościoła w waszych parafiach i wszędzie, gdzie jesteście. Wy jesteście właśnie podobni do tych, którzy budują swój dom, dom Kościoła na skalę. To studiowanie jest szukaniem fundamentu i skały. To wykładanie i nauczanie na papieskim wydziale. To uczestniczenie w zajęciach, warsztatach. To towarzyszenie małżeństwom, rodzinom, gdzie próbujecie towarzyszyć. A więc nigdy nie bądźmy, moi kochani, tymi, którzy mówią tylko Panie, Panie, ale bądźmy tymi, którzy budują na Słowie Pana Boga i na Jego zbawczej woli i bądźmy tymi, którzy zawsze próbują budować na skalę, na trwałym fundamencie, na którym nasze życie staje się piękne i życie Kościoła staje się pięknym świadectwem dla współczesnego świata. A więc za to wszystko, co tutaj przynosicie i kim jesteście, wam dziękuję, modlę się za was i liczę, że przez was Kościół stanie się jeszcze piękniejszy. Także w naszej archidiecezji, w tych wszystkich diecezjach, z których tutaj pochodzicie, bo już po drodze spotkałem takich, co są daleko spoza diecezji Warszawy, a więc w jakim sensie niech wydział dalej służy, niech papieski wydział dalej służy Kościołowi, który jest w całej Polsce, a pewnie także poza jej granicami czasem.